Cześć, kolejne Audi A4B8 w ofercie, oczywiście dwulitrowy diesel, najbardziej oszczędna i polecana jednostka w tym aucie i przede wszystkim bardzo tania w utrzymaniu, oryginalne części, rozrząd chyba kosztuje około 500 zł, więc naprawdę jest to niedużo. No i też mamy tu na pewno niższe spalanie niż w 3-litrowym dieslu, w granicach 6 litrów. A ogólnie to do samochodu, tak jak widzicie, ma fajne alufelgi 18 z modelu, jeżeli się nie mylę, P9. Oczywiście nadają mu taki masywny kształt całej tej karoserii, wygląda dynamicznie. Co tam jeszcze mamy w tym wozie z fajnego wyposażenia? Przyciemnione szyby, Big Xenon, to też bardzo często klienci zwracają tu uwagę, no jednak ten przód wtedy zmienia się diametralnie na Big Xenonie. I mamy jeszcze czujniki parkowania przód, tył, a wewnątrz sterowanie radiem przy kierownicy, tempomat, dwa kolorowe wyświetlacze. I jeszcze mamy składany automatyczny lusterka. A ogólnie co do samochodu, auto miało wymienioną dwumasę, chodzi pięknie, zero pukania, zero stukania, sprzęgło jest mięciutkie, opony są dwuletnie z bardzo wysokim wiecznikiem, tarcze świeże. A co do, jeszcze powiem wam, do lakierowania, polakierowane są tylko dwa elementy, przedni i tylny błotnik z lewej strony. Reszta samochodu, zmierzają go miernikiem, jest w oryginalnej warstwie. No i tak naprawdę mały ma. On ma teraz 14-letni pojazd, to dwa elementy, naprawdę jest niewiele. Cóż mogę jeszcze resztę myślę, że opowiem wam w samochodzie z filmu, z tego, który pokazuję wnętrze. To by było na razie na tyle, hej. Tutaj jeszcze obiecane wnętrze, dogrywam wam, spójrzcie sobie. Kierownica jest ta fajna, z tą fajną skórą trzyramienna. I ona ma też sterowanie radiem. Ekran, tak jak widzicie, jest pokazany przebieg, nie ma żadnych błędów. Jest też kolorowy. Drugi ekran też macie kolorowy. Wymieniałem go, ponieważ tamten był przygaszony i nie było widać za bardzo, jakie wyświetla informacje. Działał, ale no tak jakby bez podświetlenia. No na pewno dzięki tym dwóm kolorowym świetlaczom auto wygląda trochę świeżej niż jak mamy te czerwonki takie. No to jednak przy tym B8 psuje trochę jego ogólny wygląd. Tutaj macie też panel od świateł, nic nadzwyczajnego. Panel od szyb i lusterek, tak jak mówiłem, lusterka składane, centralny. Tutaj jeszcze klima, panel od klimatyzacji, znaczy się. Tutaj wokół lewarka zmiany biegów, te plastiki też wam pokażę, lewarek, podłokietnik. No i fotel pasażera też wygląda dobrze, deska cała, niepodrapana. No jeżeli interesuje was takie auto, wbijajcie na mavkar.automoto.pl lub też na Instagrama mavkar.auta. Pytajcie, chętnie odpowiem. To by było na razie na tyle. Hej!